Orzesz w mordę. Przypomniało mi się, dźwięk mi przestawiłam, kurwa, i wyje teraz. Tra la la la, tra la 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 la. Kłodę. La 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 la. Nic tutaj, mapu, nie gadaj, bo filmik teraz się nagrywa i cicho bądź. Jezu się. Dobra, właśnie nie słyszę, kurwa, nic, cholera. Pierdolony. Dobra, dobra. Będzie. Sam to spieprzę. Mam cię dosyć, to spierdolę. No to wychodź stąd. Nie chcesz, to się wychodź. Drzwi. Wypierniczaj stąd. Wyjazd stąd. Jest łóżka, bo gdzie tam jest łóżko. Wynocha do swojego wyra. Spać tam, stąd, stąd. No, coś się potrzebuje. Śmiedziuchu. Ja tu jeszcze nie ma, jest fajnie. Jak ona stąd wyjdzie. O Jezus. Dobra. I temu, tam tak samo jakoś się tam nazywa. Słogi. Ogrodnie. Nie, coś tam. Dobra. Może tam. A co tam robi? A ten się pierdzi. A, chcesz rodzinkę, to sobie z inną dokładnie. Radzinkę i w ogóle wypieprzaj to. Co tam jest? Higiena, dobra, idziesz. Dobra, idzie najpierw wykon, może co? Śmierdzi z dupy. Śmierdzi z ciebie, idź. Cholera, nie stąd. Co? No i coś. Rzeczaj ci, nie wiem, podaj obiad. Nie, kurde, spać. Pracujesz, pracujesz, dobra. Kiedy? A ten co tam? Ten co ty robisz? Co to znaczy, co to znaczy, co? Taką dychę, to idź pływać, nie masz co robić? To masz, idź pływać. A bo ten ciałek też chciał pływać, tak naprawdę. Wielka ciołek. Ty tam. Co ci tak znowu przeszkadza? O Jezus. Co ci przeszkadza? Więcej szafek, co? Może jeszcze wypierdolę po twoje żarcie stąd. Nie da. Co jedzenie? Kurzenie jeszcze. Nie zaklanie. Bo na tego gdzie nie postawiłam, nie wkurzeczne. O! Tu nie zrobiłam czegoś. Przejścia nie ma też? No jest, smać. Frajerami. Boże, ratu. Kurwa, nie od tego. Boże, ratu. Nie od tego. Weź mnie, nie wkurzaj, tylko rób to żarcie. Tak stoi tutaj, jak sobie stoi chlanie. Dobra, no, stoi sam. Tak? Nikt nie chciał chlania, super. Weź to odłóż. Halo.
On już tą małpę je. Co ty robisz? Co to coś? A idź pływać, mam cię dosyć. No jest to stary dziadek z tej strony. Rób to ze strony chlanie. Zobacz tam gdzieś. Nie kasa. Znowu skupię sobie do roboty i tam będzie. Pierdolę, w kosmos. Nie pracujecie? Nie. A nie będzie nie pracujecie. Czy to nie stajecie? O dobra, nie wydałem. Nie będę wszystkich byli tak odcinek. Nie wchodzi. Pieprza. I tam? Skąd jest mój pływ? Teraz jeszcze. Przejrzaj się. Przejrzaj się już sztuknę. No, ruszaj dupę. No już. Co nie mogę? No weź tak. Dlaczego? A już się zamknę. Po raz spięć tego snu. A nie śpię. Dupek. Co? Ja cię pieprzę. Co ci chodzi? No. Zbliżaj się. To co powiedziałam, kurwa. Odmierzasz się, czy nie ma obu. Co? O Jezus. Dobra, nie to nie. Kurwa, od jego kadetów postanowiło wziąć wolne południe i trochę się zabawić. Została co prawda zaproszona, by przyłączyć się do nich, ale bawia się zaplanowanego na wieczór sprawdziano. Może zostać i uczyć się z podręcznika policyjnego, albo wyjść na miasto, poznać lepiej resztę kadetów. Aha. Uczyć się czy wyjść? Dobra, zaszalejemy, wyjdziemy. Nie, to zdechnę. Dobra, co? Kadeci wyruszyli na przedmieścia, gdzie natknęli się na grupę zbirów, wyraźnie szykujących się do jakiegoś przestępstwa, i kadeci postanowili zatrzymać i przesłuchać bandziorów.
ale sprawy wymknęły się spod kontroli. Nie może uniknąć walki. Jeden z kadetów nie robi nic poza udawaniem helikoptera, drugi zachowuje się, jakby grał w filmie kung fu, a trzeci naciera motocyklem, ale wydaje mu się tylko wyjechać na rampę załadunkową i wyląduje we skrzynkach z gnijącą sałatą. Na miejsce przybywają prawdziwi gniazdy i opanowują sytuację. Ale i tak jest mocno pobijana i traci jeden w kondycji. Dobra. Łażesz w mordę, dobra sobie. Biję zaraz ten. Tak, o Jezus. Dobra. Kadeci, kadeci. Nick uderza na zatłoczone ulice przedmieścia i zanurza się w nieprzerwanym strumieniu gości w typie bankierów i bogatych szych, którzy aż proszą się, by ich oskubać. Nick namierza kilku celów. Pozostała tylko decyzja, czy powinien ruszyć na wysokie giełdach ubranego w prążkowy garniak, czy lepiej wybrać szykowną damulkę z drogą torebką i z za dużych okularów słonecznych. Fiami. Jezus. O Jezus. Nick wykonuje stary numer z przypadkowym zderzeniem się z przechodniem, ocierając się o frajera, zręcznie wyciąga jego portmonet z kieszeni na piersi, po czym znika we zmiennym tłumie. Już na uboczu Nick otwiera portfel i przekonuje się, że jest pusty, a co gorsza, okazuje się, że giełdziarz wykona ten sam numer na nim, przygnębiony utratą dziennego zarobku. Nick idzie do miejscowej knajpy. O Jezus. Ewa zamawia stanowiska, stażysta, zacznij od dziś wykonywać zlecenia skarbnika SimCity, a potępnij się w górę, wkrótce będziesz już przynosić burmistrzowi śniadanie, niska pensja, długie godziny pracy, a w świetle polityki wymaga wielkiej charyzmy. Nerwus pracuje teraz w godzinach od 9 do 15, za Nerwus. I śledztwo, ja ciągle powiem z posiłku 840, dobra. Lalalala, dobra, podwyżka. Awanse, awanse. Kajs, hajs. Hajs. O jest, i hajs, hajs, hajs. I zraj, lej, lejs, i tak dalej. Nerwus, szefowa sztabu ma na swoim biurku plik papierów, które Nerwus ma przeczytać i uporządkować według ważności. Mniej więcej w połowie pliku znajduje kilka przemówień, które szefowa sztabu miała zredagować. Nerwus ma dobre oko do tej pory i wie, jak bardzo zajęta jest szefowa, wobec tego może spróbować zredagować tych własnoręcznie, zeskanować przemówienie i włożyć je w edytorze tekstu, po czym przeprowadzi automatyczne badanie gramatyki i pisma. Nie. A rzecz. Które mam wybrać? Znowu źle będzie. Tam automatyczna korekcja. Kurde mać, znowu swoje. Nerwus zaskanuje dokumenty, otwiera je w swoim edytorze tekstu i uruchamia moduł kontroli pisowni. Po zakończeniu pracy programu wysyła dokumenty do szefowej sztabu wyborczego, nawet nie do tekstu, ufają z mądrości programu Microsoft Watcha.
Szefowa, ufając swojemu podwładnemu, wysyła przemówienie najwyraźniej tak, że ich nie przeglądając, ponieważ kilka godzin później otrzymuje nieprzyjemny telefon od kogoś z biura legislacyjnego. Zdaje się, że modułowi kontroli pisemni i gramatyki udało się zamienić całą treść jednego przemówienia na dwa pierwsze akty Titusa Andronikusa i chociaż to niepojęte nerwo zostaje zwolnione za swój błąd. Kurwa mać! Co teraz, kurwa mać? Aha, super. Znowu nie mam pracy. Jezus, dobra. Kolejny awansuje na stanowisko posterunkowe. Jeździsz wąskimi uliczkami SimCity, policyjnym samochodem. Niebezpieczna praca za niewielkie wynagrodzenie. Utrzymuj się w jak najlepszej kondycji fizycznej i rozwijaj logikę. Jeśli chcesz uzyskać awans, pracujesz teraz w godzinach od 15 do 23. Znaczy to zaraz zarabia dzisiaj 552 simulony i otrzymuje premię w wysokości 1104 simuleonów. Wow! Jej! Bogata! Tak, bogata. Spiedać tego już, kurwa, Jezus. A! Niech was na stanowisko i kasę. Pracujesz dla drobnego mafioza, odbierasz dla niego haracz, gorący towar. Musisz szybko biegać, żeby uciec z policji, z biura, z konkurencyjnej bandy. Poprawienie kondycji na pewno się opłaci. Nick pracuje teraz w godzinach od 17 do 1. Zaraz. Nick zarabia dzisiaj 280 simuleonów i otrzymuje premię w wysokości 560 simuleonów. Dobra. O Jezus, Maci. O. Super. Dobra, już nie. Dole jakieś te kanapki. Sprzedam to się wychu. O Jezu, zakupię nowe prysznic. O Jezus. Muszę męczyć. Będę dostał. No co? Kurwa macie. Co chcesz, no? Tu? No, no tu będzie prysznic. I to się idziesz. Co? Co się kurwa stało? A idź aż tędy. Jadłeś się czy co? No idziesz jeść czy co? Mówię szczerze, no idziesz czy co? O Jezus. Tu nie ma drzwi. Ja pierdolę. Mać. No o co mi biega? Widzisz, czy nie? Dobra. Naprawiłeś to? O. Proszę, kurwa. Jeść. Pieprzać raz. Jeść do cholery. Wiesz co, co wystrój? Co ci znowu kurwa nie pasi? O jest, wystrój nie pasuje. Może i pierdolę na nie wiem co.